Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was w poniedziałek, 13 września. Za chwilę usłyszymy Ewangelię według świętego Łukasza. Jest to rozdział 7, wersety od 1 do 10. Posłuchajmy. Skończywszy mówić do ludu, Jeszua powrócił do Kwarnachum. Pewien tamtejszy dowódca wojska rzymskiego miał sługę, którego bardzo cenił, a który śmiertelnie zachorował. Słysząc o Jeszui, dowódca posłał do niego kilku starszych żydowskich z prośbą, aby przyszedł i uzdrowił jego sługę. Przybyli do Jeszui i gorąco się za nim wstawiali. Naprawdę zasługuje na to, abyś to dla niego uczynił, bo kocha nasz lud. Wybudował nam nawet synagogę. Jeszua poszedł zatem z nimi. Nie uszedł daleko od domu, gdy dowódca wysłał przyjaciół, którzy powiedzieli mu: Panie, nie trudź się, nie jestem godzien gościć cię pod moim dachem. Dlatego też nie ośmieliłem się sam do ciebie przychodzić. Zamiast tego wydaj po prostu rozkaz i spraw, aby mój sługa wyzdrowiał, bo ja również jestem człowiekiem podległym władzy. Mam pod sobą żołnierzy i mówię do tego: idź, a idzie. Do innego: chodź, a przychodzi. A do mojego niewolnika: zrób to, a robi. Słysząc to, Jeszua zdumiał się nim i odwróciwszy się, rzekł do tłumu, który za nim szedł: mówię wam, że nawet w Izraelu nie znalazłem takiej ufności. Kiedy posłańcy wrócili do domu, dowódcy zastali sługę w dobrym zdrowiu. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Nie wiem, czy domyśliliście się, albo czy wiecie, że właśnie ta wypowiedź, trochę sparafrazowaną, ale właśnie tę wypowiedź codziennie powtarzamy na mszy świętej. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Właśnie ta wypowiedź, którą Pan Jezus tak pochwalił, mówił, że u nikogo w Izraelu nie znalazłem takiej wiary, jak u tego poganina, rzymskiego żołnierza. Moi drodzy, trzeba nam też wiedzieć, że ta relacja między Żydami a Rzymianami była po prostu relacją wrogów, relacją najeźdźcy. Żeby powiedzieć, jak w czasach Polski, kiedy Polska była najechana przez chociażby nazistów, to była taka relacja trochę okupanta. A mimo tego Żydzi, którzy przyszli do Jezusa, przyszli dlatego, wstawiali się dlatego, że jak sami o tym powiedzieli, naprawdę zasługuje na to, abyś to dla niego uczynił, bo kocha nasz lud, wybudował nam nawet synagogę. Spójrzcie, jest tak często w życiu, że z jakichś różnych czy innych powodów my jesteśmy, różnimy się od siebie czymś, ale tutaj postawa akurat Żydów jest piękną postawą, dlatego że nie patrzą na sam fakt, że to jest okupant, ale na to, jaki on jest, jakim jest człowiekiem. I okazuje się, że jest dobrym człowiekiem. Nawet nazwali go: kocha nasz lud. Wybudował nam synagogę, więc jego czyny świadczą o tym, kim on jest. Ważne jest, żebyśmy mieli w głowie właśnie takie myślenie. Nie oceniali ludzi często po tym zewnętrznym, tylko takim usposobieniu, czy jakiejś przynależności, czy właśnie jakichś jeszcze innych ludzkich osądach. Tylko patrzyli na to, kim ten człowiek jest. No i oczywiście wypowiedź samego dowódcy wojska rzymskiego, który powiedział, zwrócił się tymi słowami, jak już powiedziałem, my ich używamy też na mszy świętej. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, abyś wszedł pod mój dach. Ja nie zasługuję na to, ale powiedz tylko słowo. Powiedz tylko słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony. Powiedz tylko słowo. Popatrzcie, kochani, czasami my tak tęsknimy też może
Gdybyśmy żyli w czasach Jezusa, gdybyśmy mogli Go dotykać, gdybyśmy mogli Go widzieć, tak jak tamci ludzie, to byśmy byli szczęśliwi. Ale ten sługa pokazuje nam, że słowo Jezusa ma moc. Że Panie, powiedz tylko słowo. My czasami tęsknimy do tego, albo co gorsza być może, gdybyśmy się uznali za godnych już, żeby Bóg nam się objawił, bo przecież jesteśmy tacy pobożni, tacy dobrzy i wspaniali. I to Panie, to powinieneś właściwie przychodzić do nas w różnych cudownych sytuacjach, czy na nasze żądanie uzdrawiać kogoś. Panie, nie jestem godzien, ja nie zasłużyłem na to. Popatrzcie, mówimy to przed każdą komunią świętą. Panie, ja nie zasłużyłem na to, żebyś przyszedł do mnie, żebym Cię teraz przyjął w komunii świętej, żebyś teraz, tak dosłownie, w wielu miejscach, kiedy słucham w innych językach mszy świętej, to właśnie tak dosłownie jest. Nie jestem godzien teraz, żebyś wszedł pod mój dach, pod dach tego właśnie mojego ciała, mojej duszy, mnie, czy do tego mojego życia, żebyś wszedł tutaj. Ja nie jestem godzien. Pokornie bić się w piersi wtedy, gdy mamy przyjąć Jezusa, że On się już zbliża. Właśnie tak w tej komunii świętej, kiedy stajemy w kolejce, czasem idziemy. Mówcie wtedy właśnie, Panie, nie jestem godzien. Maryjo, pomóż mi, żebym przyjął Twojego Syna do Twojego czystego serca. Dzisiaj też 13 dnia miesiąca jest nabożeństwo fatimskie w wielu miejscach. W sposób szczególny pochylamy się właśnie nad orędziem fatimskim. Zapraszajcie Maryję, żeby Wam pomagała przyjmować Pana Jezusa. Maryjo, niech Twoje serce przyjmie Go we mnie, bo ja nie jestem godzien, bo moje serce nie zasługuje na to. Żebyśmy nie wiadomo jak święci byli. To nie zasługujemy na to ze względu na naszą świętość, tylko dlatego, że Jezus sam chce przyjść do nas, ale tym chętniej przychodzi do serca pokornego. Pokornego. I o takie serca módlmy się. Panie, nie jestem godzien. Nie oceniajmy siebie, nie oceniajmy ludzi, przebaczajmy ludziom. Wielokrotnie tutaj też o tym mówimy na podstawie Ewangelii. Tak jak ci Żydzi, którzy dzisiaj wstawili się za swoim wrogiem, można tak powiedzieć, my wstawiajmy się też za ludźmi, nie oceniajmy ich, a kiedy sami mamy przyjąć Jezusa pod swój dach, do naszego serca, to mówmy, Panie, nie jestem godzien, ja na to nie zasłużyłem. Nawet w języku chyba gdzieś kiedyś słowackim czy czeskim, są podobne jakoś, słuchałem, to oni mówią, Panie, nie jestem nic wart, od słowa wartość, nie jestem nic wart, żebyś Ty do mnie przyszedł. I to jest prawda. My mamy wartość tylko wtedy, jeśli Bóg tego pragnie i nas chce. Ale tak, nie jestem godzien, żebyś przyszedł do mnie. Ale powiedz tylko słowo. Niech to słowo również, którego słuchamy, umacnia w nas wiarę w Boga, który jest miłością, ale też i to słowo niech nam pokazuje, kim my jesteśmy wobec Boga, prochem i pyłem. Owszem, kochanym, bo nas kocha, ale jeśli ktoś zacznie się wywyższać, to będzie poniżony. To są słowa samego Boga. Życzę nam i sobie przede wszystkim tej pięknej postawy, pokory i w sposób szczególny myślenia o tym, gdy przychodzimy do Komunii Świętej. Błogosławionego dnia i całego tego tygodnia takiego, który Pan nam zaplanował. Niech on taki będzie. Z Panem Bogiem i do jutra, jeśli Bóg da.